Tysiące rzeczy osobistych i dokumentów Polaków, których niemieccy naziści wywieźli do obozów koncentracyjnych, leżą w archiwum Arolsen w Hesji. Wśród nich dokumenty mojej babci, Stefanii Wierzbickiej. Nazywam się Michał Gostkiewicz, jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski i pojechałem do archiwum Arolsen spotkać się z pracownikami, którzy od kilku dekad odszukują rodziny zaginionych. Spotkałem się też z wolontariuszami w Polsce, którzy im pomagają. Spotkałem się też z rodzinami, które ze wzruszeniem odbierały pamiątki pobliskich. Małgorzata przybyła z archiwum. Powiedziała mi, że nie spocznie, dopóki wszystkie 900 dusz leżących jeszcze w pudełkach w archiwum nie wróci do domu.